Dzień dobry Państwu, Marek Łakowski. Dzisiaj gościem w sieci jest Pani Małgorzata Mruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa. Teraz już widzimy Panią. Dzisiaj troszeczkę w barwach ukraińskich widzimy. To nie jest żółty, to jest beżowy chyba, tak? To jest beżowy czy żółty? Beżowy. Dobrze. To na początku taka niewyszukana moja złośliwość. COVID zabrała, wojna na Ukrainie, zatem siedziba MOPS-u już nie jest tak, jak twierdza, że nie można wejść w ogóle do niej. Czyli już puszczacie swoich podopiecznych? Oczywiście zawsze wpuszczaliśmy, nigdy nie byliśmy zamknięci. Oczywiście odbywało się to w reżimie sanitarnym, troszeczkę na innych zasadach, ale nigdy nie byliśmy całkowicie zamknięci. I dalej przyjmujemy podopiecznych, przyjmujemy osoby, które wymagają pomocy, jesteśmy otwarci cały czas. Ale uważacie chyba, tak? Bo COVID tak naprawdę chyba nie odszedł, tylko nie robimy tych badań, tak? I w tym jest cała tajemnica odejścia tego COVID-u. Dokładnie, cały czas z tyłu głowy każdy ma, że jednak no, dalej wirus panuje i trzeba się dobrze zabezpieczać. No to porozmawiajmy o tym, co teraz w tej chwili dzieje się w MOPS-ie, w tej chwili co się dzieje na terenie miasta za przyczyną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przez tę wojnę na Ukrainie to zupełnie zapomnieliśmy o dniach trzeźwości, które w tej chwili trwają. Państwo tak, to oczywiście. Prowadzicie. Do 15 chyba, tak? Do 15 włącznie trwają częstochowskie dni trzeźwości. Jest to taka nasza coroczna akcja organizowana. A na czym ona polega? Głównie zorganizowana przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Urzędem Miasta oraz z klubami abstynenckimi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej również. Są to działania takie typowo informacyjne, pomocowe dla wszystkich osób, które mają z tym problem, może nie bezpośrednio, ale są też osobami współuzależnionymi i staramy się po prostu pomóc, doradzić, wskazać odpowiednią drogę, jeżeli ktoś chce walczyć z nałogiem. No to szybciutko przechodzimy do bezdomności. Czy wiosna to jest taki gorący okres dla pracowników, bo ci bezdomni wychodzą już na ulicę, bardziej się pojawiają, bardziej szukają tej pomocy dla siebie? W sekcji bezdomności pracują profesjonaliści. Ja to będę podkreślała na każdym kroku, ponieważ te osoby współpracują z instytucjami, które zajmują się typowo bezdomnymi, jak i z samymi bezdomnymi cały rok. I nie ma to znaczenia, czy to jest wiosna, lato, jesień czy zima. Cały czas osoby są objęte naszą pomocą, cały czas z nimi pracujemy i staramy się pomóc im wyjść z tej bezdomności. Także to nie jest jakiś gorący okres. Tak jak mówię, no, pracujemy, staramy się pomóc cały rok. A na czym polega ta pomoc? Co Państwo organizujecie? Bezdomnym. Wiadomo, że w pierwszej kolejności jest to kierowanie przede wszystkim do placówek, żeby takie osoby mogły znaleźć dach nad głową. Są to różnego rodzaju zasiłki, które mają im pomóc w funkcjonowaniu. Jest to też również pomoc typowo pracowników socjalnych, którzy prowadzą z takimi osobami pracę socjalną, podpisują kontrakty socjalne, kierujemy ich do mieszkań chronionych. Jest to bardzo, bardzo długoplanowa pomoc i wielowymiarowa. A uda się wyciągnąć z bezdomności jakąś osobę? Pamięta Pani taką historię? Tak. Oczywiście. Mamy na tym koncie już tutaj sukcesy. Rzeczywiście kilka osób wyszło z bezdomności i w tym momencie już sobie funkcjonują w przestrzeni jako osoby, które i mają mieszkanie i pracę. I pracują może w MOPS-ie? Zdarzyło się tak? Nie zdarzyło Dobrze. Się tak. To jeszcze chociaż korzystamy z pomocy osób bezdomnych również, jeżeli chodzi tutaj o współpracę z sekcją, szczególnie bezdomności. I współpracują chętnie, pomagają? Tak, oczywiście. Są osoby, które bardzo chętnie się angażują. Zresztą mamy tutaj najlepszy przykład tych osób, które są zaangażowane w pracę w organizacjach pozarządowych. One się udzielają, pomagają przy różnych typu akcjach czy innych uroczystościach. Są zaangażowane, bardzo chętnie pomagają, no i mają tą satysfakcję, że są potrzebne. Pracownicy socjalni przed świętami chyba mają naprawdę gorący czas, tak? Bo to jest to okres taki przedświąteczny, trzeba jeszcze gdzieś tam dotrzeć z pomocą, posprzątać, coś zrobić. To znaczy może nie pracownicy socjalni, tak? Bo to inne osoby już zajmują się tą konkretną pomocą. Pracownicy socjalni, tak jak mówię, pracują cały rok. To naprawdę są osoby profesjonalne, zaangażowane w swoją pracę. Jeżeli ta pomoc jest potrzebna, to po prostu jest ona udzielana wszystkim bez wyjątku. Czasami może nie jest ona zgodna z oczekiwaniami naszych podopiecznych, bo wiadomo, że każdy chciałby, żeby ta pomoc była tu i teraz. Natomiast no, w świetle procedur, które nas obowiązują, nie zawsze da się to zrobić od razu, ale na pewno nikogo nie zostawimy bez pomocy. Panie dyrektor, tych podopiecznych macie coraz więcej, coraz mniej, bo bezdomnych chyba jest około 400 w Częstochowie. Tam był taki przedział 360, 70, dokładnie. Czasami więcej, czasami mniej. A jak to jest z podopiecznymi? Dokładnie.
podopiecznymi w zasadzie ta liczba też jest stała. To już idzie w tysiące osób, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują, bo jest to różna pomoc. To nie jest tylko pomoc finansowa, ale też sama praca socjalna z takimi osobami. To już jest nasz podopieczny, którego no po prostu musimy policzyć, że korzysta z pomocy społecznej. A co z Ukraińcami w tym momencie? To oznacza dla Was więcej pracy? Zajmujecie się tą sferą tych uchodźców? Na pewno jest to bardzo ważny temat i jest to temat bardzo teraz przez nas rozpatrywany z tego względu, że specustawa daje nam pewne możliwości pomocy, natomiast pomoc społeczna to już jest ten ostatni etap pomocy Ukraińcom. W pierwszej kolejności wiadomo, muszą sobie załatwić numer PESEL, muszą się udać do ZUS-u po świadczenie 500+, do Urzędu Pracy, natomiast ta pomoc typowo z pomocy społecznej to już jest ten ostatni etap, kiedy rzeczywiście ktoś już nie poradzi sobie, wtedy przychodzi do nas i my mu tej pomocy udzielamy. Na ten moment mamy złożone tylko 2 wnioski o pomoc finansową, natomiast reszta osób, które korzystają z jakiejś formy pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy, to są osoby, które starają się o dożywianie dzieci w szkołach, jak również o pomoc taką bardziej pracy socjalnej i na ten moment to jest tyle. Rozumiem. No i opiekun tymczasowy osoby małoletniej, bo to też jest bardzo ważna kwestia i taka dość trudna kwestia. Święty Mikołaj, wiadomo, że paczki dla dzieci. Dla podopiecznych MOPS-u jakieś paczki pomoc przed świętami Bożego Narodzenia. A co przed Wielkanocą? Również są paczki dla podopiecznych, nie zostawiamy nikogo bez pomocy. Jeżeli chodzi też o pomoc nawet obywatelom Ukrainy, to moi nieoceniani pracownicy, którzy też poczuli się do tego i robiliśmy taką zbiórkę darów. Część z nich to były środki opatrunkowe, które w tym momencie zostały przekazane na Ukrainę. Natomiast teraz dysponujemy jakimś zasobem, nie wiem, żywności długoterminowej czy środków chemii spożywczej i to jest pomoc, której udzielamy doraźnie, czyli osobie, która przyjdzie do nas i nie wiem, tuż przed świętami, bo tak się też zdarza, prosi o tą pomoc, bo w ostatniej chwili nie zdążyła, wtedy jesteśmy w stanie taką paczkę zrobić i takiej osobie przekazać. Czy to będzie osoba pochodzenia ukraińskiego, czy nasz podopieczny. Państwo zauważacie, że te paczki coraz mogą być skromniejsze, dlatego że coraz więcej płacimy za te artykuły spożywcze. Skąd w ogóle Państwo bierzecie pieniądze na tę pomoc, na robienie tych paczek? No to już jest w ramach naszych środków, które po prostu jesteśmy zobowiązani zapewnić. To jest pomoc dla naszych podopiecznych. No tak, ale zapewnienie środków było na zakończenie roku, tak, kiedy trzeba było uchwalać budżet. A ceny idą do góry co tydzień drożej. Ja wchodzę na rynek i widzę, ile płacę. Co tydzień więcej po prostu. Tak samo podejrzewam. Szacujemy, na ile nas stać, na ile możemy pomóc i taką pomoc nasi podopieczni otrzymują. Czyli spodziewaliście się takich podwyżek, rozumiem, płac? Zawsze musimy spodziewać artykułów spożywczych. Co roku drożeją artykuły. Może nie aż taki wzrost był przewidywany przez nas, natomiast trzeba gdzieś tam przy planowaniu budżetu zaplanować troszkę więcej, no bo wiadomo, że ceny co roku wzrastają i to trzeba gdzieś przewidzieć. Jakie przemyślenia towarzyszą Pani, gdy pojawia się Pani na takim, no chociażby śniadaniu wielkanocnym gdzieś wśród podopiecznych, bo rozumiem, że odwiedza Pani takie miejsca, gdzieś Pani spotyka się, jakieś tam życzenia płyną. To są smutne takie spotkania? Na pewno są bardzo takie emocjonalne i refleksyjne, bo główne takie śniadanie wielkanocne organizowane przez instytucje na czele z Fundacją Chrześcijańską Adulam, one skupiają tych najbardziej potrzebujących, te osoby samotne, bezdomne, które naprawdę potrzebują chociażby takiego dobrego słowa. Wiadomo, że święta kojarzą się z bliskością, z rodziną. Nie wszyscy nasi podopieczni mogą je przeżywać w takim gronie, dlatego spotkanie organizowane typowo dla nich jest dla nich bardzo ważne, ale i dla nas też. To są takie momenty, gdzie możemy z nimi porozmawiać bezpośrednio, wesprzeć chociażby dobrym słowem i na pewno no, powoduje to dużo emocji i wzbudza takie refleksje. Pracownicy MOPS-u mają swoje święto, czy też gdzieś muszą brać jakieś dyżury, pojawiać się nawet i tą niedzielę wielkanocną czy poniedziałek, bo ktoś może potrzebować jakiejś pomocy? Czy to są dwa wolne dni świąteczne dla pracowników MOPS-u i tutaj oni też są wśród swoich najbliższych? Nigdy nie przewidzimy tego, kto będzie akurat w danym momencie takiej pomocy potrzebował. Mój telefon jest czynny 24 godziny na dobę i tutaj ja składam bardzo duże podziękowania Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego,
panu naczelnikowi i wszystkim pracownikom, ponieważ jeżeli pojawiają się nagłe sytuacje w święta, a takie się zdarzają i podczas, nie wiem, pandemii COVID i teraz, zdarza się, że ktoś potrzebuje tej pomocy, czy to osoba, nie wiem, bezdomna, czy jakieś dziecko i wtedy jesteśmy w stałym kontakcie i rzeczywiście możemy na siebie liczyć i taka pomoc jest również udzielana w święta. No tutaj czasem też wymaga to kontaktu z pracownikiem, jednak no pracownicy miejskiego ośrodka mają to poczucie misji i tego, że jeżeli no jest czyjeś dobro ważne, to czasami nawet kosztem świątecznego spotkania z rodziną trzeba pomóc. Polacy bardzo często, to już tak na zakończenie, zadają sobie takie pytanie, czy ta pomoc dla Ukrainy nie jest kosztem podopiecznych z Polski. No bo ci Polacy mogli liczyć na MOPS, na Adulam, na Caritas, wiele innych organizacji, a w tej chwili no, trzeba dzielić się tą pomocą. Tak? Dziękować Bogu, że Polacy tak no, z wielką ofensywą pomocy ruszyli i ta pomoc jeszcze jest. Ale nie wiadomo, co będzie za miesiąc, za dwa, czy to społeczeństwo nie będzie już zmęczone tą pomocą. Ja myślę, że to jest bardzo taki trudny moment, gdyż na początku rzeczywiście była ta euforia pomagania i wszyscy bardzo chętnie pomagali w każdym wymiarze. Natomiast ta euforia minie. Wiadomo, że tak będzie. No wtedy będzie MOPS. My będziemy zawsze pomagać. Natomiast ja uważam, że osobom, które tu do nas przybywają z Ukrainy, powinny być przekazane i ustalone konkretne zasady tego pomagania, bo bez takich zasad ta pomoc no, troszeczkę mija się z zasadnością. Z tego względu, że pomagać trzeba umieć i pomagać trzeba rozsądnie. Nie można takich osób wyręczać, ale najzwyczajniej w świecie ustalić pewne zasady, które obowiązują jedną i drugą stronę. I to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli będziemy pomagać tak, nie wiem, mówiąc kolokwialnie na hura, od razu tutaj, bo wszyscy otworzyli swoje serca i jest to jak najbardziej cudowne, natomiast trzeba przewidzieć, że to będzie pomoc długofalowa, to się nie skończy tu i teraz. I trzeba ją po prostu rozplanować i w miarę potrzeb i w miarę możliwości dozować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Małgorzata Bruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka. Ja jeszcze chciałam tylko, jeżeli mogę, złożyć najserdeczniejsze Proszę. Życzenia dla wszystkich naszych podopiecznych, dla mieszkańców Częstochowy, spokojnych, wesołych świąt, ale również takich z drobiną refleksji i zadumy nad naszym życiem, bo to jest bardzo ważne. Te święta będą trudne, bo wiemy, że gdzieś tam za wschodnią granicą toczą się te walki i w jakiś sposób ma to wpływ na to, co tu i teraz. Natomiast myślę, że jeżeli możemy, to cieszmy się z tego, co mamy i doceniajmy to życie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Bardzo dziękuję i teraz nasi telewidzowie się zastanawiają, czy jestem waszym podopiecznym, skoro dziękuję, czy jestem mieszkańcem Częstochowy. Dziękuję Ale za rozmowę. Ale dla pana najserdeczniejsze życzenia. Och, i na to czekałem. Bardzo dziękuję i wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.